sport dla mnie jest bardzo dużą częścią mojego życia. Od małego dziecka tak naprawdę z tym sportem jestem związany. Hotel Moran, jak dla mnie i myślę innych triatlonistów, jest to idealne miejsce. Mamy dostęp do basenu, mamy dostęp do jeziora, mamy dużo pięknych terenów leśnych, w których możemy zrealizować trening biegowy, dobre drogi, gdzie możemy wykonać trening rowerowy, czyli tak naprawdę jest wszystko, czego nam potrzeba. Jestem wtedy chwilę sam. Mogę sobie przemyśleć wszystko tak naprawdę. Nikt mi nie przeszkadza. Bardzo lubię założyć słuchawki, odpalić muzykę i mam chwilę dla siebie tak naprawdę. Jeśli chodzi o pływanie, mamy jakiś dystans do przepłynięcia treningowo 3-4 km. Wiadomo, nie jest ciepło cały sezon. Przeważnie te treningi są na basenie 25-metrowym i pływamy od ściany do ściany, więc na dłuższą metę bardzo istotna jest nasza głowa i psychika. Tak samo na bieganiu czy na rowerze. Biegniemy ciągle przed siebie, nic się tak naprawdę nie dzieje. Rower, 3 godziny rozjazdu. Ciągle pedałujemy, więc tutaj myślę, że głowa i psychika odgrywa bardzo ważną rolę. Jeżeli chodzi o ścianę, sam miałem przyjemność doświadczyć tego na moich pierwszych zawodach. Po 3 kilometrze była typowa ściana, czyli totalnie mnie odcięło, nogi nie niosły, głowa wysiadła. Wtedy jest naprawdę walka w naszej głowie. I ja zawsze w tych ciężkich momentach staram się myśleć, ile pracy włożyłem w przygotowania, żeby być w miejscu, w jakim jestem. I myślę też o osobach, które gdzieś tam trzymają za mnie kciuki. Myślę, że w hotelu Moran też możemy bardzo dobrze zadbać o tą regenerację i odpoczynek. Ponieważ mamy dostęp też do pięknego jeziora, jak wcześniej wspominałem, przy którym możemy poleżeć na plaży. Mamy też dostęp do fizjoterapeutów, którzy mogą zadbać o naszą regenerację. Także w dużym stopniu istotne jest to, że jest tam spokój i cisza, która w bardzo dużym stopniu przyczynia się do odpowiedniej regeneracji. Na pewno dużym atutem w hotelu Moran jest to, że posiada hotelowe spa, które pomaga w naszych przygotowaniach do zawodów pod względem dobrej regeneracji i odpoczynku. Tak jak też wspominaliśmy, trening jest bardzo ważny, ale bardzo ważna i istotna jest regeneracja, którą w hotelu mamy zapewnioną. Trening rowerowy także możemy wykonać na trenażerze w pięknych okolicznościach jeziora, lasu. Zawsze trzeba coś robić. Nie wyobrażam sobie, jakbym miał wracać po pracy i leżeć na kanapie i oglądać telewizję. I nic nie robić, nie czerpać jakby z tego życia tej przyjemności. Myślę, że pasja jest dosyć istotna i człowiek, który ją ma, jest dużo bardziej szczęśliwy i dużo więcej jest w stanie jakby od życia tej radości czerpać.